Produkty ICS to zwykle wysoka półka jakościowa. Producent jednak posiada swoją propozycję dla mniej wymagających użytkowników. Modele Peleador to ekonomiczne modele pozbawione bluebacku, należące do serii CXP. Dostępne są modele z lufą 303 mm i 375 mm. W tym momencie trzymam w rękach tą dłuższą wersję. Cechą odróżniającą linię Peleador od pozostałych replik z oferty ICS jest zastosowanie tworzywa sztucznego do produkcji elementów korpusu. Elementy te jednak są starannie wykonane, a kolory dobrze dobrane. Komora zamkowa i spustowa są klasyczne, bez futurystycznych pomysłów. Łoże w systemie M-Lock, licencjonowane przez firmę Magpul, również zostało wykonane z tworzywa. Niezależnie od wersji Peleadora i długości jego lufy, łoże jest to samo. Lufa zewnętrzna jest metalowa, wykonana ze znalu. Standardowo dla replik z rodziny Emek pociągnięcie dźwigni przeładowania otwiera okno wyrzutnika łusek i daje dostęp do regulacji hop-up. Okno pozostaje otwarte, ale atrapa zamka nie blokuje się w tylnym położeniu. W replice dosyłacz jest funkcjonalny i odpowiada za zwolnienie sprężyny. Kolba w replice jest teleskopowa, tu zwana przez ICS MTR. Składane niskoprofilowe przyrządy celownicze CFS, których można korzystać także bez podnoszenia, są takie same jak w innych modelach serii CXP. Podobnie jak w innych replikach ICS, znajdziemy dwudzielny gearbox, tzw. split gearbox, umożliwiający szybką zmianę konfiguracji repliki w terenie. Analogicznie do reszty replik ICS, instalacja elektryczna wyposażona jest w prosty MOSFET. Prędkość wylotowa testowanego egzemplarza wyniosła około 310 fps. Podczas testów tarczowych Peleador wypadł poprawnie. Rozrzut 17 cm. Repliki Peleador zaraz po wzięciu do ręki sprawiają bardzo przyzwoite wrażenie. Jak na replikę wykonaną z tworzywa, nic nie trzeszczy, co jest często domeną tego typu replik. Jak na replikę z linii ekonomicznej, cena niestety do najniższych nie należy. Jeśli jesteście zainteresowani większą liczbą detali na temat tej repliki, zapraszamy Was do naszej recenzji na łamach wmasg.com, a także do śledzenia kolejnych filmów na YouTube.